Ja się nazywam Hanna Raszewska, mam przyjemność poprowadzić dzisiaj spotkanie pospektaklowe z zespołem Dziki Styl Company. Od lewej, oczywiście Państwo wiedzą, ale na wszelki wypadek powtórzę, Patryk Gacki, Violetta Fiuk, Michał Łabuś. I ja mam przygotowanych kilka pytań. Ja mam przygotowanych kilka pytań, potem będę chciała oddać głos Państwu i mam nadzieję, że Państwo zechcą skorzystać z okazji, żeby bezpośrednio porozmawiać z twórcami spektaklu. Mam pierwsze takie pytanie. Inspiracją do powstania spektaklu, jak można było przeczytać w różnych wywiadach, były zdjęcia jednego z fotografów grupy Testigo Documentary i rozmowy z nim. Fotografie, które dokumentowały losy uchodźców i uchodźczyń. I mam takie pytanie, można powiedzieć, techniczne w pewnym sensie. Bardzo mnie ciekawiło od samego początku, jak wiele tych obrazów bezpośrednio przenieśliście na scenę. Ty ładnie to, Patryk, nazwałeś rozmrażaniem obrazów w jednym z wywiadów, które czytałam. I właśnie jestem ciekawa, ile z tych obrazów bezpośrednio możemy zobaczyć w waszej interpretacji w spektaklu. Dobrze, to więc Maciek odbywał podróże na Bliski Wschód, fotografował właśnie losy uchodźców, dzięki. I ten spektakl zbudowaliśmy na dwóch relacjach. Relację pierwszą, która była z granicy serbsko-węgierskiej w 2005 roku, był świadkiem zdarzenia, które było z ręki Orbana, czyli zamknięcie granicy, postawienie pociągu przez jednego kwiatki i w zasieki. I parę miesięcy później był dwa razy na Lesbos. Fotografował właśnie eksodus, falę uchodźców. A przede wszystkim, muszę powiedzieć po swojemu, wiesz, bardzo mnie interesowało jego podejście do tematu. Bardzo altruistyczny człowiek. Niejednokrotnie mówił o tym, że odkładał aparat i angażował się w akcje. Pomagał ludziom. Ten jego entuzjazm, to jego podejście, ten jego altruizm, to mnie ciekawiło. I to były punkty wyjścia. Dlatego przygotowując ten spektakl, zastanawiałem się, jak doprowadzić do tego, żeby odbiorca poczuł ten altruizm. Poczuł to samo, co on do ludzi. Więc chciałem to zrobić w taki sposób, żeby to było bardzo ludzkie. Więc pokazać bohaterów postaci jako zwykłych ludzi wrzuconych w wir wojny. Wracając do twojego pytania. Wystawa Maćka, to może tam było około 40 zdjęć. Ja od niego dostałem parę tysięcy zdjęć. Zamrożony obraz. Czyli najpierw jego historię, potem te obrazy, a potem szukanie łączeń między tymi obrazami. Potraktowaliśmy tą historię w taki sposób, czy ludzi, postacie z tych zdjęć w taki sposób, jakby to była jedna osoba. Potem wyciągnęliśmy trzy osoby i szukaliśmy nici przewodnich. Czyli od zdjęcia do zdjęcia, od zdjęcia do zdjęcia. Różnego rodzaju pozycje, sytuacje i miejsca. Więc mieliśmy stworzony już świat. Świat, który przywiózł nam Maciek. Teraz musieliśmy znaleźć postacie i wsadzić w ten świat i połączyć te dwie relacje, czyli tą serbsko-węgierską granicę i wyspę Lesbos. Więc w sumie zaczęliśmy od wyspy Lesbos, a skończyliśmy na granicy. Tak, na granicy serbsko-węgierskiej, więc zrobiliśmy to trochę na odwrót. Ale to nie ma znaczenia w kontekście tej historii. Nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć. Dzięki. Wiolu, chyba chciałaś coś dodać? Nie, uzupełnił sam. To bardzo ciekawe, to nie wiedziałam o tym, że mieliście dużo więcej materiału, że ten proces twórczy miał dodatkowo tak pogłębioną tę warstwę plastyczną. I właśnie w tym kierunku chciałabym podrążyć dalej, dopytać się jeszcze o proces twórczy. Temat uchodźców jest oczywiście bardzo aktualny i bardzo ważny i trwa już rozmowa o nim na tyle długo, że można powiedzieć, że wyodrębniły się różne dyskursy czy różne sposoby mówienia na ten temat. Ja mam wrażenie, że jakby są takie dwie soczewki, przez które się patrzy.
że można się skupiać na tragedii pojedynczych osób, czy też na tragedii jednostek, po prostu na tragedii ludzi, a można też się skupiać na takim trochę metapoziomie, co nasze reakcje na uchodźców mówią o nas, jako o społecznościach, jako o społeczeństwach, tak? Bo słyszy się wiele głosów negatywnych, nie przyjmujmy ich, tak, nie chcemy ich tutaj i tak dalej. I jakby to też jakby mówi nam o tym, kim my jesteśmy jako społeczeństwo. I tutaj ciekawi mnie, jak głęboko wchodziliście w poszczególne warstwy tej narracji. Czy to było tak, że filtrowaliście te historie, o których mówiłeś przed chwilą, przede wszystkim przez waszą wrażliwość, czy też robiliście taki research prasowy, skupialiście się na tych różnych perspektywach, różnych soczewkach? Jeżeli chodzi o proces twórczy, to najpierw badania, czyli zbieranie materiałów, nie tylko Maciek, czyli wszystko, co jest na temat. Czyli taka faktografia, tak? Tak, tak. Wszystko po prostu więcej niż jest potrzebne. Potem odsiew, no i potem konstruowanie. Więc na tym, co pasuje. Na zasadzie, wiesz, mamy strukturę i tą strukturę trzeba wypełnić. Więc na takiej zasadzie to robiliśmy. Ja opierałem się na strukturze filmowej akurat. Interesuje mnie ta struktura. Wydaje mi się, że w teatrze tańca, gdzie nie używa się zbyt często słowa, a słowo zastępuje ruch, struktura filmowa jest czytelniejsza w odbiorze dla widza. W tym momencie ruch jest jako dialog. Jeżeli go wsadzamy w ruch, który my wykonujemy, żebyśmy w solo violi, on jest jak konflikt. Czyli wsadzony w odpowiedni kontekst mogę i odpowiedni temat, czyli chcę mieć konflikt, więc niech to będzie problematyczne. Chcę mieć wsadzę w inny kontekst, ta sama choreografia może odzwierciedlać zupełnie co innego. Wracając do pytania, tak. Głównie chodziło nam o przekazanie tego, co nam powiedział Maciek, jego odbioru całej sytuacji. On był na miejscu, on nam relacjonował tę sytuację i on miał właśnie naszym zdaniem bardzo piękne podejście do tego tematu i głównie to chcieliśmy przekazać. Nie tyle nasze, to co my myślimy na ten temat, ale właśnie jego zdanie, jego... Nie generalizowałbym tej opinii, tak samo jeśli chodzi o uchodźców jako całej tej warstwy społecznej, tak samo jakby naszego zdania jako my Polacy czy jakiekolwiek inne społeczeństwo, bo tak jak Maciek przedstawił swoją relację, to są po prostu, większość z nich to są tacy ludzie, tacy sami jak my, którzy po prostu uciekają przed wojną i tyle. A kto jak tam politycznie się bawi i co wkłada w usta i jaki wyciąga kontekst, to już jest gierka polityczna i manipulacja wyżej, a my staraliśmy się dostać tej takiej najniższej warstwy, takiej ludzkiej. Prawdziwej, ludzkiej po prostu. Nasze rozmowy Maciek skwitował jednym zdaniem, że gwałt na prywatności jest gwałtem na ludzkości i to był punkt wyjścia. To było, jakbyśmy mieli powiedzieć, o czym był spektakl, to właśnie o tym był spektakl. W jednym zdaniu, w jednej sentencji. Ja odniosłem wrażenie, że pytasz o strukturę i chyba mi się pomyliło. Przepraszam. Nie, to nie jest ping-pong pytanie-odpowiedź, tak? Ale to było bardzo ciekawe, co zaczęłaś mówić o strukturze filmowej. Mógłbyś to rozwinąć? To jest metoda, którą w ogóle na stałe pracujesz? Ja jestem samoukiem, więc tą metodę opracowałem metodą prób i błędów. Czyli jeżeli przygotowuję spektakl, to ja mam już gotowy timing. Ja zaczynam od timingu. W jaki sposób? Standardowy scenariusz 120 stron, 120 minut. Czyli jeżeli chcę zrobić spektakl 45-minutowy, mam strukturę trójaktową, przeliczam procentowo ją i mam, przypuśćmy, już timing. Dzięki temu unikam tego, że jakaś scena mi się dłuży, chyba że chcę specjalnie, żeby się dłużyła, żeby znużyć widza, żeby za chwilę go obudzić. I w taki sposób pracuję z tą strukturą. To kontynuując może ten wątek metod pracy, jesteście kolektywem? Nie. To źle doczytałam w takim razie. Kiedyś byliśmy kolektywem, jak mieliśmy więcej osób w składzie, ale to się nie sprawdzało. To jednak jest dyktatura. Jak słychać? Odpowiedziałeś na moje pytanie, zanim je zadałam. Czyli mamy dobre porozumienie. Czyli rozumiem, że to jest tak, że ty decydujesz, tak? Nie we wszystkich sprawach. Bez przesady, nie jestem aż takim dyktatorem. Czyli to jest prawie dyktatura. Ja przygotowuję gdzie jest granica tego prawie?
Ja przygotowuję punkty wyjścia i dzielę się z nimi współpracownikami i potem razem je opracowujemy. Tak to wygląda. Szukamy razem i parę tygodni, parę dni przed premierą zapraszamy trzecie oko, chyba że mamy kogoś na stałe, to ktoś to mówi, to działa albo nie działa i pracujemy dalej. I rozumiem, że ty masz głos decydujący. Jeżeli się pojawiają różne propozycje, to ostatecznie ty wybierasz z tego materiału. Tak, ale czasami popełniam błędy. No to chyba jak każdy, tak? Byłoby raczej niebezpieczne, gdybyśmy nie popełniali błędów. Trochę bym się bała takiego reżysera, który ja życzę uważa, wszystkim, że jest nieomylny. Błędów. Słucham? Mówię, że życzę wszystkim, żeby nie popełniali błędów. Co się śmiejecie? Pokazujecie ten spektakl w ramach cyklu Mów za siebie, który jest cyklem skupionym wokół prezentacji teatrów, powiedziałabym w szerokim rozumieniu, alternatywnych, niezależnych, nieinstytucjonalnych. Można tutaj też użyć słowa off, mimo że jest ono bardzo szerokie i bardzo płynne. I tutaj interesuje mnie, jak wy sami się widzicie na takiej mapie teatrów nieinstytucjonalnych, jak wyglądają wasze relacje z instytucjami, o ile w ogóle wyglądają. Dziki styl jako teatr niezależny, tak? I jak się widzicie w tym? To chyba ja. Ja mogę powiedzieć jedno zdanie. My zarabiamy, żeby robić teatr, a nie zarabiamy na teatrze. I tak to u nas wygląda. Jeżeli nie mamy pieniędzy z instytucji, robimy sami produkcję, wykładamy na premierę i potem to robimy, po prostu wystawiamy. Dokładnie. Mamy bardzo duże szczęście, przepraszam, że się wetknę, ponieważ mamy wielu partnerów w Trójmieście, zarówno Klub Studencki Żak, jak i Teatr Muzyczny w Gdyni, Adam Nalepa z Teatru Boto. To są nasi tacy partnerzy, którzy wspierają nas, jeżeli chodzi o scenę, o salę do prób, do ćwiczeń. Więcej, powiem szczerze, nam nie potrzeba, ponieważ tak jak Patryk powiedział, finansujemy się sami, pracujemy w innych miejscach. No, no nie zawsze tak, jak w tym przypadku. Na przykład mieliśmy przyjemność dla Państwa zagrać i oczywiście dostaniemy za to wynagrodzenie, tak? Ale głównie mówię o tym, że nie potrzebujemy wynagrodzenia, żeby spotkać się na sali i zrobić jakąś nową... Na nakładów, na produkcję, bo to spotykamy się, robimy materiał, jest jakiś przygotowany i jeśli po drodze spadną jakieś pieniądze na to, no to super. Tak. Jak się widzimy na mapie Polski? Raczej nie patrzymy, staramy się myśleć niezależnie, patrzeć globalnie, robić lokalnie, czyli bardziej orientujemy się, co się dzieje na scenie międzynarodowej, niż na tej naszej polskiej scenie. Oczywiście co roku uczęszczamy... To nie znaczy, że ta scena nie ma nic do zaprezentowania. Dokładnie. Jechać do Lublina z Gdańska. Trochę daleko. W dobie internetu mamy to wszystko tak podane na tacy, śledzimy to. Co roku spotykamy się na Gdańskim Festiwalu Tańca, bardzo się angażujemy, też wspieramy to wydarzenie. No nie wiem, tu nie chodzi o to, żeby się jakoś porównywać, robimy swoje, wiemy, co nam się podoba i co chcemy robić i jakby... To nie jest żadnego rodzaju konkurencja, tak. Więc nie należy go traktować jak jakieś konkurencja po prostu. Jeżeli ktoś ma ochotę to robić, niech to robi. I nie przeszkadza mi to, dopóki nie wchodzi z buciorami. Więc tak to wygląda. Czyli właściwie zgodnie z nazwą cyklu mówicie za siebie, tak? Tak. Bardzo, bardzo pasuje, wydaje mi się, do waszej twórczości właśnie ta nazwa. Żeby tak nie monopolizować twórców, może ktoś z Państwa chce o coś zapytać albo podzielić się refleksją, wrażeniem. Podzielimy się mikrofonem z kolei. Dziękuję za spektakl. Chciałabym zapytać, czy udało się Państwu porozmawiać może z osobami, które miały doświadczenie uchodźstwa w trakcie czy przed przygotowywaniem spektaklu? I jeżeli tak, to jak te rozmowy przebiegały? Co z nich wyniknęło? Z uchodźcami nie rozmawialiśmy, do Polski ich nie wpuszczono za wielu. Paweł Zus, tak, który był naszym coachem, można powiedzieć, że jest uchodźcą. Bardzo dawno temu wyniósł się z Czech
do Stanów Zjednoczonych, zaczynał tam od samego początku, mówił nam o tych trudnościach, jakie napotykał na swojej drodze, ale bezpośrednio nie rozmawialiśmy z tymi ludźmi, tylko przez Maćka. No tak, tak. On wie. Z emigracji, z uchodźstwa, tak. Bo mamy dużo znajomych też, którzy mieszkają w Polsce, pracujemy z nimi z różnych krajów. Ale nazywał się, że on jest... Tak, to Paweł, ale tak. Żeby centralnie z fali na przykład tej, o której robiliśmy spektakl, no to niestety nie mieliśmy takiej możliwości. Przecież Maciek jest bardzo wylewny, naprawdę rozmowa z nim to jak rozmowa z jednym z nich. Tak, bo tam wiele miesięcy spędził, wie. Jeszcze takie jedno pytanie, a czy może udało się porozmawiać z jakąś osobą właśnie z uchodźcą, który był na spektaklu i udało się, nie wiem, zapytać go o jego wrażenia? Czy w ogóle była taka sytuacja? Nie słyszałem o tym, żeby jakiś uchodźca był u nas na spektaklu. A szkoda. Co tylko był? Nadia była, ale to tylko ludzie... Dziękuję bardzo. Nie tego rodzaju osoby. Nie, niestety. Krótkie pytanie. Czy najpierw był temat, czy najpierw było spotkanie z tym fotografem? Najpierw były spotkania. To wynikło... tak, mieliśmy sesję fotograficzną, którą nam robił Maciek i to wynikło po tej sesji. Zaczęliśmy z nim rozmawiać, opowiadać, potem gdzieś odbieraliśmy go z Zakopanego, jechaliśmy chyba 6 czy 7 godzin. Rozmawialiśmy cały czas tylko o tym i wtedy stwierdziłem, że to będzie to. Bo to jest razem. Również nasz znajomy, te tematy, które Patryk wybiera, one też się biorą z tego, czym się interesuje, tak? Co jest jakby ciekawe w naszym kręgu znajomych. No. Tak, to się dlatego tak wspieramy lokalnie, po prostu tak jak pracujemy w Trójmieście, to pracujemy z różnymi ludźmi, żeby sobie też pomagać, jak ktoś ma coś ciekawego do zaproponowania, to czy nie. No, to wychodzi najpierw od ludzi. Myślę. Energię. Czy ktoś jeszcze z Państwa? W zeszłym roku, w czerwcu. Pracę zaczęliśmy... Nie. Pierwsze spotkanie już we wrześniu, nie? Nie jestem w stanie określić, kiedy zaczęliśmy pracę. Jakoś tak... Chyba 7 miesięcy. Czy początki były takie rozwleczone. Maciek też miał swoje zobowiązania i musieliśmy się łapać. I czym bliżej była premiera, tym festiwal, na który chcieliśmy to zaprezentować, czym bliżej to było, tym częstsze były spotkania i tym więcej było prób, i tym więcej było pracy. Mamy na to czas. Jeszcze jedno pytanie. Czy fotograf rozpoznał zdjęcia, czy jakby... Oczywiście. Maciek... Szkoda, że go tu nie ma. Był w szoku. Zaprosiliśmy go na Work in Progress i potem na premierę. Bardzo na niego to działało. W ich kolektywie jeszcze fotograficznym jest jeszcze jedna dziewczyna, która jeździ na Bliski Wschód, też właśnie do Syrii. Anna Maria Biniecka, ona wyszła rozklejona, więc chyba to było to. Dla niej. No, dla niej. Czy ktoś jeszcze? Na razie nie, to na razie ja przejmę, ale jeszcze można sobie w głowie układać pytanie. Wspomnieliście już właśnie o Pawle Zusztiaku, ponieważ spektakl powstawał w ramach programu Trójmiejska Korporacja Tańca we współpracy z Klubem Żak. I podobnie jak w spektaklu Radio Żelaza, gdzie waszym współpracownikiem artystycznym był Wojciech Mochnij, tu właśnie współpraca artystyczna Paweł Zusztiak, czyli amerykański choreograf, wyjściowo urodzony, zdaje się, w byłej Czechosłowacji. No i chciałam zapytać, jak wyglądała ta współpraca artystyczna? Jaka była rola Pawła? Jak to wyglądało? Rola Pawła z... Poprosiłem go, żeby przy tym pracował trzecim okiem, tak samo jak z Wojtkiem Mochnejem. Ja, zanim wchodzimy na próby, zanim dostaniemy salę, mamy wtedy ile? Miesiąc? 4 tygodnie. Mamy już spektakl na papierze cały. Różne punkty wyjścia, różne opcje i Paweł pomagał mi przebierać to. Jeżeli chodzi o Wojtka, współpraca troszeczkę inaczej wyglądała. Wojtek na początku się angażował, ale no nie do końca odpowiadały mi jego propozycje, więc czym bliżej byliśmy premiery, tym bardziej się oddalał. W
w sumie zszedł do roli fotografa z czasem. Jeżeli chodzi o Pawła, tak, Paweł mi pomógł przy świetle. Nie mogłem się zdecydować, on ma bardzo duże doświadczenie, pracuje ze światłem, ma możliwość bawienia się światłem. My takiej możliwości nie mamy, nie możemy sobie wejść do teatru i posiedzieć parę tygodni bawiąc się konsolą, więc w tej kwestii bardzo mi pomógł, za co mu bardzo dziękuję. No i też mieliśmy niekiedy sprzeczki o jakieś takie drobne, znaczy sprzeczki to za dużo powiedziane, ale jakieś dyskusje. To bezpieczne słowo. Tak. Na temat rozwiązań. No, ale doszliśmy do porozumienia. Bardzo mi się podoba ten model, że dostajemy kogoś do współpracy, ale nie, jako twórca nie pozwoliłbym sobie, żeby ktoś robił za mnie spektakl, czułbym się upokorzony. Więc jeżeli dostajemy coacha, to on u mnie jest trzecim okiem po prostu. Kimś, kto... Dramaturgiem. Tak. Czy nie dramaturgiem? Nie. Trzecim okiem. Tak. Czyli taką zewnętrzną perspektywą, jak gdyby, tak? Tak. Z którą można się spotkać. Mhm. Powstaliście jako Dziki Styl, zdaje się, w 2010 roku, jeśli dobrze pamiętam, czyli macie już dość długą historię. Chciałam zapytać, jak ewoluowała wasza twórczość na przestrzeni tych lat? Jak byście sami określili, co się zmieniało? Bo wspomniałeś, że jesteś samoukiem, że do różnych rzeczy dochodzisz metodą prób i błędów. Jak z perspektywy czasu widzisz tę drogę? Muszę powiedzieć, na początku mieliśmy 7 osób w składzie, nie mając pojęcia, większość osób nie miało pojęcia w ogóle, co robimy. Byli to tancerze ze sceny sportowej albo jak można estradowej. Więc to był straszny konflikt. To były dwa różne końce kija. Ja chciałem robić dramaty, oni chcieli robić komedię. Tak, więc po pierwszej produkcji skład nam się rozpadł. Zrobiliśmy odsiew. Potem działałem z Wiolą, robiliśmy duet. Bardzo dużo, myślę, nie pamiętam przyczynił się do naszego rozwoju Adam Nalepa, ponieważ zaczęliśmy z nim pracować, mieliśmy kontakt z aktorami dramatycznymi, mogliśmy jakby na żywo obserwować to, w jaki sposób właśnie z nimi rozmawia, w jaki sposób ich prowadzi, jakie rozwiązania im proponuje. I to było chyba takim bodźcem, żeby dalej pójść w tą stronę i szukać ludzi, którzy jednak chcą w tym kierunku podążać. Stąd też tutaj Michał się z nami znalazł. Jak to się rozwijało? No. Z każdym projektem do przodu, chcę ci powiedzieć więcej. Z każdym projektem się czegoś nowego uczymy. Jesteśmy naprawdę bardzo krytyczni w stosunku do tego, co robimy. Widzimy swoje błędy, staramy się ich nie popełniać. Też mamy właśnie, tak jak mówiłam, takie szczęście, że zawsze mamy to trzecie oko. Bardzo często właśnie to jest Nalepa, który przychodzi i mówi bezpośrednio, tak, to wam się wydaje, że się to tak czyta, a tego w ogóle nie rozumiem. A to jest genialne, więc pójdźmy w to dalej. I na tej zasadzie rozmowy z ludźmi zaangażowanymi. To może przedostatnie pytanie od państwa, niech ono będzie. Czy ludzie nas znają, oni nie znamy sobie prywatnie. No dobrze, to w takim razie ostatnie ode mnie, żeby was nie zamęczyć. Jakie są dalsze plany? Czy jest już plan na następny spektakl, czy nie chcecie o nim mówić, bo spojrzałeś na mnie tak, że chcę się wycofać z tym tylko przesłem. Wrażenie. Tak, są plany na kolejne. W tym momencie pracuję nad 3 tematami, ale nie wiem, który podejmiemy. Chyba nie będę się w tej kwestii rozwijał, bo to jest falstart jakiś, więc... Na pewno będzie też temat zaangażowany, ale co tym razem to zobaczymy. Czyli po prostu wiemy, że następny spektakl już zaczyna kiełkować i na razie na tym się zatrzymujemy. Tak. Plus oczywiście jakby wcielanie w życie i granie tego, co mamy do tej pory, czyli uchodźców i Radio Żelaza, i trzeba też to eksploatować, bo dużo pracy wsadzono w obydwa spektakle, więc... Chcemy to dalej pokazać. Też to ogarniamy sami. Niech dalej żyją, oczywiście. No dobrze, to dziękuję bardzo państwu i spokojnego wieczoru. Dziękuję bardzo za rozmowę.